Zaczyna być w Polsce bardzo ciekawie. Pan Jarosław Kaczyński, który jak wiemy jakiś czas temu pełnił funkcję wicepremiera, wyszedł z rządu, stał się znowu zwykłym posłem, a teraz znowu wszedł do rządu, znowu na funkcję wicepremiera i to jedynego wicepremiera, trzech wicepremierów Mateusza Morawieckiego, tam między innymi Sasin, tak? Zostało odwołanych z tych funkcji. Oczywiście oni cały czas są ministrami i jedynym wicepremierem jest teraz Jarosław Kaczyński. To, proszę Państwa, na pewno nie jest przypadkowy ruch i powinniśmy się zastanowić, po co oni to robią. Z jednej strony tego typu roszada ma wzbudzić nadzieję, że teraz są jakieś zmiany, tak, że nastąpiły zmiany w rządzie, tak jakby ci, którzy już się zniechęcili, już widzą, już nawet naprawdę twardziele, PiS-owi twardziele, znam takie przypadki. Bez kija nie podchodź, tylko PiS i koniec. Już przecierają oczy i widzą, co tu się dzieje. Może po takiej roszadzie odżyje u nich nadzieja. No jest jakaś zmiana, teraz jest nowe rozdanie, nowa nadzieja, nowa nadzieja i może coś się stanie. I teoretycznie no, taki pomysł przychodzi do głowy, że po to zrobili tę roszadę, ale proszę Państwa, no niekoniecznie, bo Jarosław Kaczyński, który jest posądzany, a nawet z pewnego punktu widzenia pomawiany o to, że to on stoi za tym całym bałaganem, że to on kieruje państwem, że to on kieruje rządem, proszę Państwa, nami, Polakami, to przecież jest człowiek, który wielokrotnie udowadniał, że nie ma zielonego pojęcia o tym, co się w państwie dzieje. I nie dziwię się. 74 lata, proszę Państwa, Putin 70 lat rozsypuje się, tak, a tu Jarosław Kaczyński, dziarski polityk, 74 lata, wchodzi do rządu i będzie wszystkim sterował i tak dalej, i tak dalej. W mojej ocenie może być to związane z czymś, co ma się w Polsce wydarzyć. Bo proszę Państwa, gdyby na przykład tym czymś miała być wojna, gdybyśmy nie uniknęli jako obywatele wpuszczenia nas do wojny, z byle pretekstu, ja przypominam, że pierwsza wojna światowa wybuchła z byle pretekstu, bo jakiegoś dziada tam w Sarajewie ktoś zastrzelił. Też taka akcja troszkę podejrzana i potem miliony ludzi ginęły, tak? To jest byle powód, to jest byle powód. Więc gdyby z takiego byle powodu wpuszczono nas do wojny, czyli nasze życie byłoby już bardzo poważnie zagrożone, a wielu nie przeżyje, tak? Wiadomo. To warto być w rządzie wtedy. Warto być w rządzie, warto być niezwykłym posłem, choć oni też pewnie będą mieli jakieś przywileje w czasie W, ale warto być w rządzie, bo według planu ewakuacji rządu, który w poprzedniej kadencji Sejmu niechcący ujawnili posłowie Kukiz15, to właśnie w pierwszej kolejności na wypadek wojny rząd jest ewakuowany, w drugiej kolejności posłowie. Tu pozdrawiam wszystkich posłów z Konfederacji. W drugiej kolejności. Więc w pierwszej kolejności będzie ewakuowany rząd i kancelaria premiera i kancelaria prezydenta i warto być, proszę Państwa, w rządzie. Ja uważam, że pomimo tego, że Jarosław Kaczyński nami nie rządzi, rządzi nami według mnie pan Mateusz Morawiecki, który wykonuje instrukcje lobbystów wielkiego kapitału, to jest na tyle mimo wszystko świadomy, że warto być w rządzie, a poza tym wtedy też może ewakuować swoją rodzinę. Jakąś tam rodzinę mam, ma panią Martę Kaczyńską, swoją bratanicę i tak sobie pomyślałem, to oczywiście tak pojechana teoria, że się w głowie nie mieści, nawet ja w nią nie wierzę, ale tak sobie pomyślałem, że czego, proszę państwa, może takiemu Jarosławowi Kaczyńskiemu brakować, tak? W sumie niezbyt tam teoretycznie interesowały go pieniądze. Co do jego rodziny, na przykład pani Marty Kaczyńskiej, to jest zupełnie inna historia. To jest, proszę Państwa, maszyna do robienia pieniędzy, tak? To pani Mosbacher przy niej to jest dyletantka. Jak Państwo rozumiecie, jak pani Mosbacher stała się milionerką, no to rozumiecie.
Więc może tak być, że w czasie wojny, proszę Państwa, gdyby na przykład jakiś samolot z panem prezydentem Dudą i panem premierem Morawieckim spadł, tak, to wtedy może się zdarzyć taka sytuacja, że i na przykład jeszcze marszałek Sejmu do tego spadnie w tym samolocie, albo jakaś bomba wybuchnie, no to może tak być, że w tym czasie już wojny jedynym rządzącym będzie wicepremier, czyli Jarosław Kaczyński. Taki wódz, a nie tylko wicepremier, bo proszę Państwa, Jarosław Kaczyński już premierem był, już prawie wszystko osiągnął, co mógł osiągnąć. Jego brat został prezydentem, pan Jarosław Kaczyński nie sądzę, żeby wytrzymał kampanię prezydencką, więc już prezydentem na pewno być nie może, ale gdyby wojna wybuchła, to takim wodzem wojennym może być. Może być wodzem wojennym. A kiedyś umrze. Może niedługo, może niebawem, 74 lata. Jego brat leży na Wawelu, a on gdzie będzie leżał? Jako wicepremier, jako zwykły poseł, w razie czego? No na Wawelu to nie za bardzo, tak? No by trzeba było obrazić Polaków, wszystkich niemal, żeby zwykłego posła położyć na Wawelu. Choćby z tego względu, że tam jego brat leży. Ale już wódz wojenny, tak? Wódz z czasów wojny, choćby przez chwilę, no to już zasługuje na to miejsce na Wawelu przy bracie. Więc być może, że to są jedyne cele w tej chwili do zrealizowania dla pana Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, to tylko takie sobie hipotezy snuję. Bardzo pojechane, sam w nie wierzę, ale tak sobie pomyślałem.